I w tym roku poprzez film dokumentalny dotknięty został temat pedofilii wśród księży. No a poruszając to zagadnienie, to nie sposób pominąć pytania o to, skąd to się bierze. Jak to się w ogóle dzieje, że w człowieku powstaje chęć do zrobienia czegoś, co zwykłym ludziom nie przychodzi nawet do głowy, a gdy o tym słyszą, to wzdrygają się z obrzydzeniem. No, samo zagadnienie jest dosyć odrażające, no, niechętnie się tego słucha, ciężko o tym mówi, ale prawdziwa przyczyna tego zwyrodnienia nie może być utajniona, pomimo iż wielu chciałoby ją przemilczeć, a inni próbują zakrzyczeć ją kłamstwami, bo tak się składa, że odpowiedź na pytanie skąd to się bierze jest udzielona właśnie tutaj, w Piśmie Świętym. A żeby było dowcipniej, to konkretnie w liście do Rzymian. Zupełnie jakby autor przewidział, że Rzym będzie pod tym względem miejscem istotnym. Zajrzyjmy zatem, cóż tam napisano. Przeto iż poznawszy Boga, nie chwalili jako Boga, ani Mu dziękowali, owszem, znikczemnieli w myślach swoich i zaćmiło się bezrozumne serce ich, mieniąc się być mądrymi, zgłupieli i odmienili chwałę nieskazitelnego Boga w podobieństwo obrazu skazitelnego człowieka i ptaków i czworonogich zwierząt i płazów, a przetoż podał je Bóg pożądliwościom serc ich ku nieczystości, aby lżyli ciała swoje między sobą, jako te, którzy odmienili prawdę Bożą w kłamstwo i chwalili stworzenie i służyli mu raczej niż Stworzycielowi, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego podał je Bóg w namiętności sromotne, gdyż i niewiasty ich odmieniły używanie przyrodzone w ono, które jest przeciwko przyrodzeniu. Także i mężczyzny, opuściwszy przyrodzone używanie niewiasty, zapalili się w swej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną hańbę płodząc, a nagrodę należącą błędowi swemu na się biorąc. A jako się im nie upodobało mieć w znajomości Boga, tak też Bóg je podał w umysł opaczny, aby czynili, co nie przystoi. Oczywiście ten fragment nie mówi jedynie o księżach, bo aby zostać podanym w opaczny umysł, nie trzeba koniecznie być księdzem. Ale idąc po kolei, zobaczmy, jak ten opis pasuje do księży właśnie. Poznali Boga. No można chyba nawet śmiało założyć, że ksiądz przynajmniej raz przeczytał Biblię. Nie chwalili jako Boga i odmienili chwałę nieskazitelnego Boga w podobieństwo obrazu skazitelnego człowieka. Pomimo tego, iż Bóg jasno i wielokrotnie zakazywał robienia obrazów i kłaniania się im, a w Nowym Testamencie powtarza to sam Jezus, gdy mówi: Panu Bogu Twemu kłaniać się będziesz i Jemu samemu służyć będziesz, to Kościół katolicki natworzył sobie figur świętych, którym się kłaniają, do których się modlą, a poza tym robią niemal wszystko odwrotnie do tego, co przykazał Bóg. Jezus powiedział: Nikogo nie zówcie ojcem waszym na ziemi, bo jeden jest ojciec wasz, który jest w niebiesiech. A oni nie tylko siebie nazywają ojcami, ale bluźnią jeszcze bardziej, nazywając papieża ojcem świętym i pokazując tym samym, jak lekceważą słowa Jezusa Chrystusa. Dodatkowo kłamią w sprawie najważniejszej, czyli Ewangelii. Jezus i apostołowie nauczali, że jesteśmy zbawieni przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jak napisał apostoł Paweł, albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was, dar to Boży jest, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. A oni mówią, że zbawiony będziesz, jeśli przyjmiesz ich sakramenty. No i będziesz się dobrze starał, to wtedy może nie spędzisz zbyt wiele czasu w czyśćcu, no który to czyściec, jak wszyscy wiemy, w ogóle nie istnieje. Żeby nikt nie miał wątpliwości, to dodam jeszcze, że Biblia nie robi jakiegoś szczególnego rozróżnienia pomiędzy zboczeniami, jak to jest dziś w zwyczaju, że mamy pedofilię, zoofilię, homoseksualizm, wszystko ma swoją własną nazwę i jest traktowane jako oddzielne zagadnienie. Pismo Święte stosuje tutaj inny podział, na rozum zdrowy i rozum opaczny, na to, co jest z ludzką naturą zgodne i na to, co jest tej naturze przeciwne. I wszystko, co wychodzi poza przyrodzoną ludziom naturę, jest traktowane tak samo. Także podsumowując, przez to, że odrzucili Boga, Bóg wydał ich na pastwę pożądliwości, aby czynili rzeczy, które dla ludzi normalnych są obrzydliwością. I nie mogą się tutaj zasłaniać grzeszną naturą człowieka ani diabelskim kuszeniem, bo jeżeli ktoś się takim stał, to jest to kara od Boga. Teraz zanim ktoś powie, że skoro to Bóg ich takimi uczynił, to On jest winien cierpieniu tych dzieci, to pozwolę sobie przypomnieć, że Bóg w żadnym miejscu nikomu nie kazał zostawiać dzieci z księdzem, a wręcz przed nimi ostrzegał. Jezus powiedział wprost: strzeżcie się nauczonych w piśmie, którzy chcą w długich szatach chodzić, a być pozdrawiani na rynkach.
Także pretensji o to do Boga mieć nie można, bo gdyby rodzice usłuchali słów Jezusa i strzegli się tych ludzi, to do niczego takiego by nie doszło. Czy każdy ksiądz taki jest? Nie wiem, ale zostanie księdzem w kościele rzymskokatolickim wymaga tego, aby się Bogu jawnie sprzeciwić. Także należałoby się tego spodziewać. I to właśnie między innymi dlatego Kościół katolicki nigdy nie sprzeciwi się LGBT w sposób tak zdecydowany, jak robi to Pismo Święte. Bo gdyby zaczęli na głos mówić, czego naucza pierwszy rozdział listu do Rzymian, to tym samym piłowaliby gałąź, na której sami siedzą. Niby dlaczego papież Franciszek zabiega o zniesienie kary śmierci na całym świecie, zamiast domagać się sprawiedliwej kary dla przestępców? No może właśnie dlatego.